Już kiedyś rozpoczynałem test słowami, że Volvo wzięło V90, ustawiło na kopiarce 80%, wcisnęło kopiuj i buch, mamy nowe auto. Moim zdaniem Czesi postąpili bardzo podobnie przy czwartym wcieleniu Octavii. Zapraszam na materiał. Dobra, miejmy to już za sobą. Może się czepiam, ale coś mi do końca nie pasuje z tym pasem przednim. Auto wygląda jakby było zwężonym i jednocześnie nieco podwyższonym Superbem? I to się zgadza. Oba samochody mają dokładnie taką samą wysokość, jednak Octavia ma nieco mniejszy prześwit, przez co bryła nadwozia jest nieco wyższa od Superba. Sama Octavia natomiast nieco urosła względem wcześniejszej generacji, mniej więcej o 2 cm. Wymiary te widać we wnętrzu. Octavia jednak zawsze była dość ciężka do porównania z klasową konkurencją. W teorii jest to kompakt, więc auto porównywalne do Sida czy też Meganki. Jednak praktyka pokazuje, że Octavia oferuje nam w środku miejsca mniej więcej tyle, co samochody o klasę większe, czyli na przykład Volvo V60 albo Renault Talisman. Podobnie ma też się sytuacja z bagażnikiem. 640 litrów pojemności, przegródki po bokach, Simply Clevery, a także elektryczna klapa. Największa rewolucja jednak to przód. Tak, zniknął nam panel klimatyzacji. W to miejsce mamy na przykład tutaj regulację głośności na takim długim pasku, a sam design tej obłej konsoli środkowej trochę przypomina mi BMW. I tutaj dość irytujące rozwiązanie. Panel klimatyzacji dostępny jest na dole ekranu w wersji skróconej, pozwalający na zmianę temperatury czy też podgrzewanie foteli. Jeśli chcemy natomiast zmienić na przykład siłę nawiewu, musimy wejść w ustawienia klima i następnie przełączyć się na klasyczną klimatyzację. W pierwszej pozycji bowiem mamy predefiniowane programy do ogrzewania i schładzania, zupełnie jak w Leonie. Po co tylko to tak utrudniać? Same multimedia są podobne do tych w Leonie, jednak w naszym egzemplarzu działają nieco szybciej, mają bardziej płynne grafiki. Ogólnie wygląda to bardzo solidnie i system nie wiesza się, co dało się zaobserwować w niektórych prasowych egzemplarzach Octavii. Mamy też dość szerokie opcje konfiguracji samego na przykład tła systemu multimedialnego, trochę jak w telefonie, ale ogromną zaletą jest gadżet pod tytułem oświetlenie ambientowe. Linie oświetlenia przeprowadzone są w sposób bardzo spójny, do tego możemy podzielić strefy na poszczególne kolory, a sama barwa podświetlenia zmienia się również na zegarach i ekranie na środku. Proste, a jakże zwiększa spójność kolorystyczną w aucie. Sama konsola środkowa jest pokryta dobrymi materiałami. Przed pasażerem i tutaj przy zegarach mamy taki zamszopodobny materiał. Plastiki na środku również zdają się być bardzo dobrej jakości. Ale przejdziemy sobie na kierownicę i obok dobrego plastiku mamy takie nieco tandetne pokrętła. Podobnie średnie wrażenie robi lewarek zmiany biegów, jakby ten plastik miał pokazywać nam, że siedzimy w Skodzie, a nie w Volkswagenie czy też Audi. Zdecydowanie zaskoczył mnie natomiast seryjny system audio zamontowany w nowej Octavii, który gra naprawdę bardzo przyzwoicie, ma 8 głośników i zdecydowanie uprzyjemni nam każdą podróż. Jak już jesteśmy przy aspektach jazdy, to mamy tutaj jeszcze jeden parametr, który niestety w Octavii wypada in minus w stosunku do konkurencji wewnątrz koncernu, mówimy o większych autach, czyli wyciszenie kabiny. Zarówno przy wkręcaniu silnika na obroty, jak i przy jeździe autostradowej szum jest dostrzegalny i to w znacznie większym stopniu niż chociażby w Superbie. Czyli nadal możemy przyjąć, że Octavia należy do segmentu C, a nie D, bo w porównaniu do Megane czy też wcześniej wspomnianego Sida wyciszenie stoi na podobnym poziomie. Za to na plus zaskakuje klasycznie dla koncernu WAG silnik. Czesi czy też tak naprawdę Niemcy dostrzegli, że downsizing nie jest złotym środkiem na zmniejszenie emisji spalin, więc pod maską testowanego samochodu mamy 2-litrowego diesla o mocy 150 koni mechanicznych.
Jest on dostępny łącznie w trzech wariantach mocowych: 115 koni, 200 w wersji RS i nasz pośredni wariant, legitymujący się momentem obrotowym 340 Nm. Niech Was jednak nie zwiodą te dane. Nasz motor sprzężony jest ze skrzynią biegów DSG, przez co setka osiągana jest w 8,8 sekundy, a maksymalnie pojedziemy 227 km na godzinę. A przypominam, jest to 150-konny diesel w rodzinnym kombiaku o masie niespełna 1,5 tony. Dynamika jest jak najbardziej w porządku, chociaż tak jak już wspominałem, wyciszenie podczas ostrego przyspieszania daje o sobie znać, a konkretniej silnik spod maski. Za to sama jednostka jest oszczędna. Jeździliśmy po Warszawie o godzinie 17 w piątek i średnie spalanie nie chciało przekroczyć 6 litrów na setkę przy normalnym poruszaniu się. Na autostradzie zaś przy tempomacie ustawionym na 140 km na godzinę było to dokładnie 5,3 litra, natomiast poza miastem zeszliśmy nawet poniżej 4 litrów, miejscami dochodząc do bardzo niskich 3. Mam jednak mały problem z układem kierowniczym i zawieszeniem w tym aucie. W trybie normalnym kierownica mogłaby się kręcić tylko za pośrednictwem paznokcia, natomiast dopiero tryb sportowego układu kierowniczego wymaga kierowania jednym palcem. Jest to kwestia indywidualna, ale jak dla mnie jest średnio. Powiedzmy sobie jednak szczerze, statystyczny klient Skody nie zwróci na to uwagi i nie będzie to dla niego ważne. Zwłaszcza, że pod kątem zawieszenia Octavia może spokojnie pokonywać szybkie łuki bez obawy o jakiekolwiek negatywne objawy wypadnięcia z zakrętu w prawo bądź też w lewo. Jest stabilna, a opcjonalne zawieszenie DCC ma dość szeroki wachlarz ustawień twardości. W trybie sportowym jest lekko twardo, natomiast w trybie komfortowym również niemal identycznie do prędkości 60 km na godzinę. Powyżej tej wartości natomiast wybieranie nierówności zdaje się być bardziej płynne i przyjemniejsze. Pierwszy raz z czymś takim się spotykam, ale przez to o wiele przyjemniej jeździ się Octavią w trasie niż po mieście. No i teraz przechodzimy chyba do najciekawszej sekcji naszego materiału o nowej Octavii, czyli do cen. Możecie zgadywać, ile taka Octavia kosztuje. 130, 140 tysięcy? Nie, ta konkretna 160 tysięcy złotych. I tutaj zaczynamy zabawę. Identycznie skonfigurowany Superb, czyli samochód tak naprawdę o nieco większym bagażniku, większej ilości miejsca z tyłu, delikatnie, dosłownie delikatnie szerszy pod kątem miejsca w środku z przodu, prawie że identyczny, będzie kosztował 30 tysięcy złotych więcej, ale będzie on też lepiej wyciszony. I być może właśnie w ten sposób Skoda chce rozróżnić te dwa samochody. Bazowa wersja Octavii z silnikiem nie jedzie lepiej pchać trzycylindrowym 1.0 TSI to koszt 86 tysięcy złotych. Z wyposażenia podstawowego takie rarytasy jak asystent pasa ruchu, bezkluczykowe odpalanie auta, reflektory LED czy też manualna klimatyzacja. Nie, nie przesłyszeliście się. Wersja Style z takim silnikiem jak nasz startuje od 133 tysięcy złotych, zaś na końcu skali będą odmiany RS, które wkrótce postaramy się przetestować. Trzeba przyznać, że nowa Octavia to ewolucja pod kątem stylistycznym i prawdziwa cyfrowa rewolucja we wnętrzu. Samochód bardziej dopracowany, lepiej wykonany, no i pokazujący, że w dzisiejszych czasach za pakownego dużego kombiaka z dobrym wyposażeniem jeszcze nie trzeba kłaść 200 tysięcy złotych w salonie. Zwłaszcza kiedy mniejsze samochody, teoretycznie z większego segmentu, potrafią kosztować podobne pieniądze. A Wy co sądzicie o najnowszej Octavii? Dajcie nam znać w komentarzach poniżej. Jeżeli film Wam się podobał, to standardowo zachęcamy do zostawienia łapki w górę pod nim oraz subskrypcji naszego kanału. Pomaga nam to w rozwoju. Dane techniczne i galeria zdjęć standardowo na naszej stronie, link w opisie. Ja się z Wami żegnam, dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.